Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na pierwszy odcinek z Forza Horizon 5. Moi drodzy, pierwszy raz na moim kanale pogramy w Forza Horizon 5. Wersja przedpremierowa, aczkolwiek jest to pełna wersja gry. A możemy używać skrótu myślowego, że jest to takie demo dla twórców. Mamy dostęp do całej mapy. Możemy sobie jeździć po całej mapie, natomiast mamy ograniczoną ilość eventów, które możemy zrobić. Mamy dostęp do wszystkich samochodów. Zresztą za chwilę wam pokażę, jak to wygląda. Tak wygląda i brzmi ekran tytułowy. Zaczynamy. I mamy ustawienia wstępne, ponieważ ja gram na Xbox Series X. Mamy tutaj Możemy wybrać sobie tutaj tryby grafiki. Dzisiaj pogramy sobie na trybie jakość, czyli maksymalne ustawienia graficzne na konsoli. Początek gry już właściwie chyba widzieliście na innym nagraniu. Teraz sobie przejdziemy to razem i opowiem o moich wrażeniach. Muszę się przyznać, że nie są to moje pierwsze wrażenia. Moje pierwsze wrażenia wyglądały mniej więcej tak: ja pier, o ku, i tak dalej, i tak dalej. Więc no, ta gra robi naprawdę niesamowite wrażenia. The most beautiful place on earth, where everyone is welcome. Together, we can explore the wonder and beauty of Mexico. Experience true freedom. Kurde. Wiecie, co jest niewiarygodne? Że tak jak na tych scenkach, ta gra faktycznie wygląda. To są wszystko scenki z gry, czujesz to? To nie jest, wiesz, jakoś tam CGI czy coś takiego. To jest wszystko z gry nagrane. Ta gra naprawdę tak wygląda. Are we ready for what happens next? My friend, one thing I have learned chasing the horizon. Sometimes you just have to let go and enjoy the ride. Kojarzycie tę scenkę już, no nie? Widzieliśmy ją wcześniej. I startujemy, zobaczcie na to. Chcę tylko powiedzieć, że niektóre scenki będę pomijał, tak żebyście wy sobie mogli doświadczyć początku tej gry i nie chcę wam za bardzo spoilerować. Na pewno pewne spoilery zobaczycie tutaj na materiale, ale no, część takich scenek będę pomijał, część wam pokażę, ok? Możemy się tak umówić, żeby wam też za dużo nie zaspoilerować. Jam! Zobaczcie na to! Ha! Jesteśmy ponad chmurami teraz! Tak, to jest to ustawienie symulacyjne. Jeszcze wam o tym poopowiadam, jak samochody się prowadzą, ale na razie po prostu podziwiajmy okolice. Zobaczcie na szczegółowość terenu tutaj dookoła. Na tę górę, na to rozmycie ruchu, jak to się wszystko fajnie animuje. Teraz włączyłem sobie muzykę dla streamera. Czyli ta muzyka, którą tutaj słyszycie, ona nie jest objęta jakimiś prawami autorskimi i można ją sobie puszczać normalnie na YouTubie. To jest bardzo fajne właśnie w serii Horizon. Od czwórki wprowadzili taką opcję, że można włączyć tryb dla streamera. Także wy będziecie mieli pewnie inną muzykę i myślę, że no jednak trochę lepszą, nie? Jesteśmy sobie w Corvette C8. I przechodzimy sobie prolog. Przypominam, że jedziemy na trybie symulacyjnym i te samochody generalnie inaczej się tutaj troszeczkę prowadzą niż w Forza Horizon 4.
tak właśnie to pierwszy raz zauważyłem na tym samochodzie, kiedy pierwszy raz do niego wsiadłem i zacząłem nim jechać. Samochody w końcu nie zachowują się jak takie pozbawione przyczepności poduszkowce, jak w Fordzie Horizon 4. Tutaj naprawdę jest ten moment, kiedy tracimy nad samochodem kontrolę i kiedy zyskujemy. Czuć to bardzo dobrze. Nie tylko na padzie, ale też i na kierownicy. Tak, mogłem sobie użyć tutaj przewijania, bo się kurczę strasznie rozwaliłem, ale dobra. Tak więc samochody są generalnie bardziej przyczepne w tej części. Zauważyłem to jeżdżąc sobie już dosyć długo. Faktycznie te duże skrzydło, ten docisk z przodu w tej korwecie robi swoje. I wiecie co? Ten samochód już jest pretuningowany. Także te wszystkie samochody, które sobie wybieramy na początku gry, one mają jakiś już tam drobny tuning zrobiony. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest naprawdę ta gra. Ja nie mogłem uwierzyć, jak pierwszy raz to zobaczyłem. Myślę, że to jest chyba jedyna gra next genowa obecnie, która jest faktycznie tym next genem, która wygląda jak next gen. Teraz gram na małym ekranie i powiem wam, duży ekran dopiero robi robotę. Grałem sobie wcześniej na telewizorze i byłem w tak ciężkim szoku, jak to wszystko tu ładnie wygląda. Ja nie mogę uwierzyć, bo skok jakościowy między czwórką a piątką jest przeogromny. Zobaczcie, ile jest detali na drodze, ile jest detali na poboczach gdzieś tam. Tu się dużo rzeczy dzieje podczas tej jazdy, no nie? No, tu akurat mamy taki wyścig pokazowy. Zobaczycie później, jak będziemy w jeździe dowolnej, jak będziemy sobie jeździć po całej mapie, co się będzie działo. Że dookoła faktycznie... Wow, czekaj, nie tu zjechałem. Że dookoła będzie faktycznie dużo, dużo, dużo detali, które możecie dostrzec. Tutaj mamy trochę błotka. Zwróćcie uwagę na tą proszawę w ogóle. Ile ten samochód ma detali? Jest niesamowite. Niesamowite, tylko tyle mogłem powiedzieć. Moje emocje są teraz już takie ostudzone, bo powiem wam, wczoraj już grałem sobie w ten prolog i chciałem doświadczyć tej gry sam ze sobą, bo podejrzewam, że gdybym to robił na odcinku, to nie skleiłbym dwóch zdań ze sobą. Zupełnie inaczej, inny jest też odbiór tej gry, jak się już ma ją we własnych rękach. Dlatego, że na nagraniu to tak widać, że wszystko się ładnie animuje, że ta gra wygląda ładnie, ale jak faktycznie możesz skręcać tym samochodem, dodawać gazu, wiesz, zjechać zamiast w lewo, to pojedziesz sobie w prawo, nie? Po swojemu po prostu coś porobisz w tej grze. I się okazuje, że ona wtedy dopiero zyskuje tej imersywności, że ona wtedy jest taka... Uch. Zobaczcie na to, jesteśmy w tym Mercedesie. I wydaje się, że ten Mercedes jest taki super przyczepny, że on tak bardzo dobrze będzie skręcał, ale wiecie co? Tak naprawdę on dosyć ciężko skręca. Czuję, że on jest przyczepny, że nie rzucę go bokiem, no nie, ale jest taki jednocześnie twardy w tym prowadzeniu. Prowadzenie jest totalnie inne, widzicie, że jadę dosyć szybko i mimo to samochód dalej jest bardzo przyczepny, no nie? Pewnie już możecie to wyczuć na nagraniu, że samochody się tutaj inaczej prowadzą. Nie są już takie driftujące jak w Fordzie Horizon 3 czy w Fordzie Horizon 4. Yeah.
Ten efekt prędkości jest świetny. Pamiętam, jak widziałem pierwsze gameplaye z Forza Horizon 2 już na Xboxie 360 i to rozmywanie się terenu dookoła podczas szybkiej jazdy to było coś niesamowitego. I tutaj to jest jeszcze bardziej ulepszone. Po prostu efekt prędkości jest tu niesamowity. Dobrze, teraz przechodzimy sobie do kreatora postaci. Możemy wybrać sobie kilka różnych twarzy. Ciekawe, że domyślną twarzą jest postać, którą ja miałem w Forza Horizon 4. Tutaj możemy sobie wybrać różne włosy. Możemy sobie wybrać oczywiście kolor włosów i możemy sobie wybrać także protezy, jeśli chcemy. I możemy sobie oczywiście wybrać też tożsamość postaci i głos. Możemy dać męski kobiecie i możemy dać damski. Postać oczywiście można w każdej chwili sobie edytować. Lucy! I tak będzie wyglądał ekran wczytywania, jak ta scena tutaj w głównym festiwalu. Zresztą zaraz sami zobaczycie. Zwróćcie teraz uwagę na jedną rzecz. Nasza postać w końcu odzyskała mowę. W Forza Horizon 5 nasza postać będzie normalnie rozmawiać. Zaraz się o tym przekonacie. How was your flight? Not bad. Exit procedure was a bit rough. Fajnie, nie? Teraz możemy sobie wybrać jeden z trzech samochodów. Na start mamy do wyboru Toyota Supra, Corvette Stingray, no i oczywiście Forda Bronco. Weźmy sobie Corvette. Can't go wrong with a Corvette. Te przebitki są świetne, ja pierdolę. Zobaczcie na to. Kurde. To nie wygląda jak prawdziwe życie, bo prawdziwe życie jest takie bardziej ponure, takie bardziej smutne, no nie? Te kolory tutaj żyją, to wszystko wygląda, olśniewająco. Za chwilę wam zresztą pokażę tryb fotograficzny. It's gotta be the Corvette. No i mamy oczywiście możliwość ustawienia sobie jakiejkolwiek rejestracji chcemy. I właściwie od tego momentu mamy już lekką rękę, możemy jechać wszędzie, gdzie chcemy. Czy wolną rękę, chciałem powiedzieć. Sorry, ale do tej pory mnie po prostu poraża to, w jaki sposób ta gra wygląda. I tak przy okazji, jesteśmy teraz przy autostradzie. Niektórzy mówili, że w tej grze nie będzie autostrady. To co? Może najpierw się przejedziemy nią, od ronda do ronda, bo tutaj na końcu tej autostrady mamy jedno rondo i na drugim końcu drugie. Także przejedźmy się i zobaczmy, czy ta autostrada faktycznie jest taka krótka, jak niektórzy mówili. I przy okazji też pokażę wam widok z kokpitu, bo on do tej pory nie był pokazywany. Jak to działa, jak to wygląda? Przede wszystkim widzimy, że kokpit jest bardzo ładnie wykonany w tej Corvette, ale niestety, pewnie większość z osób się zastanawia, jak to jest z tym skrętem kierownicy. Mamy to samo, co w Forza Horizon 4. I pomimo tego, że no niestety kierownica nam się nie skręca, jakoś tam nie robi więcej obrotu niż tyle, co widzimy, bo tak jest prawie w każdym samochodzie, chyba w każdym, bo jeszcze wszystkich nie testowałem. To musicie zwrócić na jedną bardzo fajną rzecz. Wszystko w tym samochodzie się trzęsie podczas jazdy. I to autentycznie widać. Mamy fajne refleksy na szybie, oczywiście w czwórce też te refleksy były, ale jesteśmy teraz w Meksyku i to wygląda jeszcze lepiej. No i mamy na przykład taki bardzo fajny detal jak przednie wycieraczki. O kurde, rozwaliłem się. Mamy taki bardzo fajny detal jak przednie wycieraczki. One podczas bardzo szybkiej jazdy, zwłaszcza po wybojach, zaczynają się trząść. Jest tutaj tak dużo detali, że ja chyba nie jestem w stanie tego wszystkiego ogarnąć na tym jednym materiale. Ale wiecie co? Ja chyba pojechałem w złą stronę. Tak, pojechałem na to pierwsze rondo. Więc zawróćmy sobie. Ta Corvette jest tak stunigowana, tak przystosowana, że ona ma bardzo dobry docisk. I nie będzie osiągać jakichś tam ogromnych prędkości.
Chciałem jeszcze zerknąć na mapkę, bo powiem wam, jestem tu świeżym graczem. No i widzicie, że ta korwetta już przy szóstce się trochę męczy, niecałe 250 km na godzinę i już ta prędkość jakoś nie chce za bardzo rosnąć, także tutaj jeszcze spore możliwości ulepszenia tego samochodu, zdecydowanie. Turn sharp left. Recalculating route. 100 meters. Turn sharp left. 200 meters. Teraz sobie kawałek tej autostrady przejechaliśmy i jesteśmy gdzieś w tym miejscu. A ta autostrada ciągnie się aż tutaj. I ten samochód, no tak jak mówiłem, on nie jest jakiś szybki, jakbyśmy mieli samochód, który jedzie 450 km na godzinę. No przede wszystkim możemy tutaj sprawdzić wiele takich samochodów i tuningów, których nie mogliśmy sprawdzić w Forza Horizon 4, dlatego że ta autostrada jest naprawdę przedługa, ogromna. I możemy tutaj praktycznie każdy samochód rozpędzić do jego absolutnych limitów. Tak więc tak, zdecydowanie czuć chociażby po tej autostradzie, że mapa jest o 1,5 razy większa niż w Forza Horizon 4. Ale zobaczcie, jak to wszystko wygląda. I tak jazda po autostradzie, no, na dłuższą metę nie jest aż taka interesująca. Zróbmy sobie zjazd tej autostrady i pojedźmy gdzieś bezdrożami do miejsca, gdzie nas prowadzi gra. Tak jak mówiłem, tutaj mamy już dowolność w tej wersji gry, nazwijmy ją skrótowo demonstracyjną. W tej demonstracyjnej wersji gry mam możliwość pojeżdżenia sobie po całej mapie, mogę sobie też wykonywać zadania, mogę sobie na przykład przerwać jedno zadanie i nie wiem, pojeździć sobie po mapie, pokupować nowe samochody, posprawdzać jakieś tam różne rzeczy i pobawić się generalnie tą grą, nie? Ha, właśnie, miałem wam pokazać tryb fotograficzny, czyli co, jesteśmy sobie teraz podczas jazdy, patrzcie jak to wygląda. Byle jakie zdjęcie, byle jakie ustawienia. Co, powiedzcie mi, co zrobią wszyscy ci, co do tej pory robili fantastyczne zdjęcia w The Crew 2, w Forza Horizon 4. Co oni będą mogli zrobić w Forza Horizon 5 z tymi tuningami, z tymi zdjęciami? Po prostu magia. To będzie wyglądać przepięknie, to będzie wyglądać jak marzenie. Ta gra już teraz wygląda jak marzenie. No ale dobrze, pojechaliśmy sobie tu, ja chyba w ogóle totalnie zboczyłem z trasy. To ja proponuję, żebyśmy sobie pojechali tymi jakimiś tutaj zawiasami różnymi, żebyśmy pojechali sobie do naszego celu i tam zrobimy sobie zadanie. Wiesz, żeby ten film trwał po prostu. Żebyśmy mogli się razem nacieszyć tym wszystkim, z czym mamy tutaj do czynienia. To jest po prostu... Och. Tu jakieś namioty. Zobaczcie, takie nowoczesne, no nie? Dobra, jedźmy sobie teraz według GPS-u. Oczywiście możemy sobie zjechać na przełaj. Ten samochód, no, nie jest zbyt dobry na przełaj, ciężko go opanować, podskakuje tutaj strasznie. Ale zjazd na offroad jest możliwy. Uuu, rzuciło mnie trochę. Tak jak przypominam, mam tutaj tryb symulacyjny, więc... Może ściszymy na chwilę muzykę? I inne odgłosy? I posłuchamy samego samochodu? Co wy na to? Jedziemy! Ciężko jest się przyzwyczaić do tych samochodów, które tutaj trochę lepiej skręcają niż w czwórce. Tak masz wrażenie, że faktycznie te samochody skręcają swoimi kołami, a nie są jakimiś tam poduszkowcami, co chwilę chcą driftować. Ten samochód bardzo ciężko jest zarzucić bokiem. Mamy tutaj silnik montowany centralnie, więc no, teoretycznie nie ma co się dziwić, ale z drugiej strony w czwórce Corvette C8 latała jak szalona.
i moi drodzy, to robiłem sobie przez większość czasu w tej grze. Wziąłem jakikolwiek samochód i po prostu jeździłem sobie. Podziwiałem okolice, patrzyłem, jak to wszystko się pięknie animuje. Że ta gra wygląda jak taki motoryzacyjny sen o posiadaniu fantastycznych samochodów, no nie? Że to jest takie spełnienie każdego, kto chciał mieć grę z otwartym światem. A teraz dojeżdżamy sobie już powoli do naszych zawodów. Może uda nam się dzisiaj zwiedzić także wulkan. Przejechaliśmy się kawałek, właściwie gdzieśmy przejechali. Zwiedziliśmy sobie tylko ten fragment tutaj mapy. Czyli przejechaliśmy kawałek autostradą, tutaj tymi takimi szlaczkami. Jest to początek gry, więc wszystko mi się tutaj odblokowuje i widać dokładnie, gdzie jechałem. Ale tu jest jeszcze dużo do zwiedzenia. Zdaje się, że już byłem na tym moście. Bardzo fajnie on wygląda. I tak, tutaj mamy chyba jakieś pola uprawne. No to wszystko jest do zwiedzenia, zobaczcie. Okej, no ale chodźmy do tych nowych naszych zawodów. Chyba mam dostęp do jakichś moich samochodów, zdaje się. Tak, dostałem Suprę tak w ogóle. To może zmieńmy samochód na naszą Suprę. Chodź Superka, jedziemy. I muszę wam pokazać ten tryb zdjęciowy na tej Superce. Ona ma dużo, dużo takich detali, dużo jakichś takich okrągłości, zaokrągleń. I wow. Widzicie, tutaj jest dużo refleksów odbić od karoserii i na początku dla osoby, która przesiądzie się z Forza Horizon 4 do Forza Horizon 5, ilość tych refleksów i graficznych feature'ów w tej grze może troszeczkę przytłaczać, powiem wam. Dla mnie to było takie, jak tu się wszystko świeci, no nie? Takie... Ale z drugiej strony, jak po tej grze odpalisz sobie Forza Horizon 4, to masz takie, ojeju, jaka ta gra jest szarobura i ponura. Ja się bardzo cieszę, że twórcy postawili jednak na ten Meksyk, moi drodzy. Meksyk jest fantastycznym miejscem do takiej zabawy. I zaczynamy sobie zawody. Chyba będziemy mieli jakiś inny samochód, zdaje się tutaj. Tak, i mamy nasz wspomniany ekran wczytywania. Zobaczcie, jak to wygląda. I rozpoczynamy. Dostaliśmy jakiegoś hardkorowego Forda, Honigana. Będziemy ścigać się z tym samolotem. What? Myślałem, że się rozwali tą górę. To chyba... Nie, to nie góra, to jest piramida. Całkowicie wyłączyłem muzykę, ale podczas tej akcji tutaj będziecie mieli bardzo, bardzo fajną ścieżkę dźwiękową. Zresztą bardzo ciekawa ścieżka dźwiękowa jest też z Forza Horizon 4. Bardzo długo po premierze słuchałem sobie wszystkich tych kawałków z czwórki. Macie je dostępne w specjalnej playliście na chociażby Spotify'u, jeśli słuchacie muzyki na Spotify'u. Zerknijcie sobie, bo warto. A do piątki chyba jeszcze nikt nie zrobił tam playlisty, więc możecie być pierwsi. No, samochód jest bardzo wolny, powiem wam. No, jedziemy co prawda 200 na godzinę, ale... Tak w porównaniu do innych samochodów, jakie widzieliśmy chociażby w czwórce, czy jakie zrobimy w piątce, no to nie jest zbyt szybko, no nie? Chyba, że on jest tutaj do tych zawodów specjalnie hamowany. No to taka pokazówka jest, wiadomo. I wiecie co? Poza tymi zawodami totalnie nic nie robiłem. Żadnych innych zawodów. Po prostu pojeździłem sobie chwilę po mapce, popatrzyłem różne ustawienia. Więc od tej pory, po tych zawodach, wszystko będziemy sobie robić sami, razem. Rozbiłem się, jak to ja. Muszę wam powiedzieć, że w Forza Horizon 4 bardzo ciężko mi się jechało na ustawieniu symulacyjnym prowadzenia. Tutaj natomiast jest to przyjemne i intuicyjne. Nie musimy się jakoś specjalnie pocić nad tym, jak samochód się za chwilę zachowa i co on ze sobą zrobi. Więc jest mega, mega przyjemnie pod tym względem. Tutaj znowu mamy ten aspekt z motocyklami, no nie? Jak
to jest? Czy w końcu motocykle pojawią się w Forza Horizon 5 jako na przykład dodatek? Wyobrażacie sobie coś takiego? Patrząc na to, jak zmienił się sposób prowadzenia samochodu w piątce, myślę, że jest to całkiem możliwe. W następnym zakręcie spróbuję samochód wprowadzić w drift i zobaczymy, co się stanie. Tak, nacisnąłem ręczny i mocno skręciłem, ale samochód nie wszedł w drift. Tu mamy napęd na 4 koła i ten samochód raczej słaby nie jest, prawda? O kurde, a tak zapomniałem o tej rampie tutaj. Uwaga! Chodzimy bokiem? Bokiem, bokiem! To moje salto? Niezbyt bokiem mi się uda. Drugi? Mam nadzieję, że zaliczyłem. Chyba przez to, że chciałem wejść bokiem. Ech! No. What a race! That was incredible! As a thank you. No. Jednak dodali mi do garażu tego Forda. To dobrze. No i wracamy do naszej Supry. Fajnie to wyglądało, no nie? To wejście tutaj. Tutaj, ponieważ gram w tą taką wersję demonstracyjną, no to... jeszcze nie mam dostępu do multiplayera i tych multiplayerowych rzeczy. Dużo opcji jest tutaj zablokowane, albo ich po prostu nie ma. Na premierę gry pojawi się... no pojawią się te wszystkie opcje, na przykład opcje co do ustawienia kierownicy. Na kierownicy oczywiście też sobie zagramy w Forza Horizon 5, także się nie obawiajcie. Kierownica jest już teraz obsługiwana przez Forzę. Ale jeszcze nie ma wszystkich ustawień, które możemy sobie zrobić, tak jak to było w czwórce. Z tego co już wiemy z epizodów Let's Go na temat Forza Horizon 5, no to sterowanie kierownicą zostanie dramatycznie ulepszone. I o ustawieniach i w ogóle całej tej zabawie i po prostu zerknijmy sobie do tych detali Forza Horizon 5 trochę później w innym odcinku. Teraz po prostu przejdźmy sobie ten początek. Wracamy do festiwalu Horizon zrobić. I've had a few requests come in, both in need of a talented driver. Care to take a look? My friend Carmen is looking to photograph some storms in the area, and she's asked for a driver with strong off-road skills. And Alejandra's requested a driver to help her search for a long-lost Focho. We've a bit of time before the next big event. Who should we contact first? Dobra, no to możemy pojechać spotkać się najpierw z tymi zdjęciami. Zobaczyć, o co tutaj chodzi. Musimy sfotografować jakąś burzę piaskową, tak? No jakąś, nie da się jej nie zauważyć. To jest burza piaskowa, która widnieje chociażby przed nami. A skoro już jesteśmy w Suprze, samochodzie, który no myślę, że jest bardzo dobry do driftu. Silnik z przodu, napęd na tył. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Ulepszony dym spod opon. Co wy na to? Zobaczcie ile dymu, zobaczcie jak to wygląda. Teraz faktycznie driftowanie będzie wyglądać jak driftowanie. Driftowanie będzie wyglądać jak show. Bo autentycznie ten dym spod opon jest mega fajny. Oddalmy sobie jeszcze kamerę, żeby wam to bardziej pokazać. I zdjęcie. Zobaczcie, jak wygląda ten dym spod opon. Widzicie? Jest dużo bardziej intensywny, jest dużo bardziej taki realistyczny, jest taki nieokiełznany. Mega, mega fajnie to wygląda. Zobaczcie, jakie foty możemy tutaj walić. Tak, bez większego stresu. Ja tutaj ustawień jakiś ja nie używam tu jakichś fantastycznych ustawień. Ja używam dosłownie tego, z czym ta gra do mnie przyszła. I zobaczcie, jak to wygląda. Co tu można robić, tak? Nie mogę się doczekać, jakie wy zdjęcia będziecie tutaj robić. Startujemy sobie.
El Camino, Solo, sam środek burzy, musimy zrobić, udowodnić, że robisz zdjęcia najszybciej na festiwalu. Nic nie przebije zdjęcia zrobionego podczas jazdy 100 mil na godzinę w środku burzy piaskowej. Okej, okay. Jak to będzie wyglądało? To jest jedna z misji fabularnych, które również mieliśmy w Fordzie Horizon 4, pamiętacie? Haley's asked for pictures of all the cars at the festival. It's called Horizon Promo. And obviously, we want action shots, fast ones. Rozmawialiśmy pewnego razu o tym, czy będzie tutaj dubbing polski. I w tej wersji demonstracyjnej, tego dubbingu nie ma. Nie wiem, jak będzie w pełnej wersji. Sobie zobaczymy. To może co, wiecie co, skoro już tak sobie posłuchaliśmy trochę tych różnych samochodów, tego jak to wszystko brzmi, to może teraz włączmy sobie trochę muzyki, żeby ożywić tą naszą rozgrywkę, ok? Weźmy głośność radia, dajmy sobie na ok. No i jedziemy w środek burzy, zdaje się. Aha, a i ta burza wygląda mega, co? Mówię wam, oni generalnie ulepszyli bardzo dobrze dym w tej grze. Widzieliście przed chwilą spod opon, nie? Co się działo? Jak wjeżdżamy w środek burzy, wiecie czego mi tutaj jeszcze brakuje? No bo przecież burza piaskowa to jest ogromny wiatr, no nie? Ale zatrzymajmy się na chwilę i rozejrzyjmy. Nie, no dobra. Wszystkie krzaczki super się animują, ale jak my tak pędzimy, no to tego nie widać, no nie? Widzicie tam, że jakaś, nie wiem co to za drzewo, to jakaś palma jest tam dalej? Że się buja, tak? Że to wszystko reaguje na to, co się dzieje dookoła. Że to nie są jakieś tylko takie, wiesz, statyczne krzaczki, które gdzieś stoją i nic się z nimi nie dzieje. Tylko, że faktycznie ten cały świat reaguje na to, co się dzieje dookoła i to jest świetne. Ciekawy jestem, jak będą występować te burze piaskowe. No raczej w takim biomie chyba piaskowym, no nie? Tym pustynnym, tu gdzie jesteśmy teraz zresztą. Tak więc to zadanie to jest coś, czego ja jeszcze nie robiłem. Spróbujmy się tu razem pobawić. Czyli mamy dojechać gdzieś na miejsce, głęboko w burzy piaskowej i zrobić tam fotę, tak? Podczas tej wersji demonstracyjnej będziemy mogli doświadczyć kilku sezonów, także prawdopodobnie może spotkamy się też ze śniegiem gdzieś tam na szczycie wulkanu na przykład. Zobaczymy. Dobrze, jesteśmy chyba na miejscu. Teraz... A, musimy zrobić zdjęcie posągu, tak? A, czekaj, to chyba muszę przy odpowiedniej prędkości? Nie. Photo challenge. Rozdział ukończony, mieliśmy tylko jedno zdjęcie zrobić? Także widzicie, nasza postać też tutaj coś mówi. To nie jest tak, że ona teraz siedzi i się patrzy, wiesz, w lewo, w prawo. Tylko faktycznie rozmawia z tymi postaciami w grze. To jest bardzo fajne. Okej, dostałem 3 gwiazdki. Zdjęcie... Aha, ja tu miałem dojechać na czas. Spoko, bardzo proste, no nie? Tak... Hey Lucy, we've kicked off a whole bunch of new events, so it's time for you to get out there and show us what a superstar can do. Ale patrzcie, zrobiłem sobie tamte zawody i teraz nie mam tych zawodów z Volkswagenem, no nie? Exploration, everything. If you earn enough accolades, we'll be able to expand and kick off the next chapter of the Horizon Adventure. So, what do you want to do first? Okej, i tutaj mamy tak, brama startowa pioniera? Co to jest? Musimy chyba dojechać gdzieś, aha, zobaczcie, tutaj nam się jakaś meta pojawia, no nie? Na mapie, gdzie mamy sobie gdzieś tam dojechać, okej. Tu mamy strefę pomiarową, to już znamy z czwórki. I znak ostrzegawczy, pewnie jakiś skok. A tu mamy jakieś lotnisko? Jakieś opuszczone lotnisko czy coś. I jakiś wyścig, tor przełajowy na lotnisku. To gdzie najpierw jedziemy? Może zróbmy to, co jest gdzieś tutaj bliżej. Tu mamy wyścig na tor szmaragdowy. Proszę bardzo. I wracamy oczywiście do naszej Supry, chociaż do garażu powinien się dodać nowy samochód, zgadza się? Zobaczmy, jaką mamy już kolekcję. Zmień samochód. A nie, nie dodał nam się ten nowy samochód. No dobra, to weźmy sobie teraz Forda Bronco. Suprą już się trochę pobawiliśmy, jak widzieliście, można było nią podriftować. Ford Bronco zdaje się, że będzie miał napęd na wszystkie koła, prawda? Jak to wygląda? Ja pierdolę. Patrzcie sobie, postoimy chwilę w miejscu i zobaczcie na detale drogi. Jak fantastycznie wyglądają tekstury. A przypominam wam, gramy na Xbox Series X.
na PC-cie pewnie będą jeszcze jakieś, nie wiem, dodatkowe opcje graficzne, które będziemy mogli sobie ustawić. Chociaż zobaczcie na te refleksy w tylnej szybie, to wszystko animuje się fantastycznie tutaj. I powiem wam, że po takiej kilkunastominutowej rozgrywce w Forza Horizon 5 konsola jest się w stanie dosyć mocno nagrzać. Chociaż nie jest, jej praktycznie nie słychać. Nowe konsole są fantastyczne pod tym względem, jeśli chodzi o kulturę pracy. Bardzo ciche. Dobrze, dojechaliśmy sobie do toru szmaragdowego. To chyba będziemy mieli zresztą wyścigi szosowe, no nie? To jest jakiś faktycznie tor wyścigowy. Okej, no czekaj, a co my tutaj możemy kupić? Samochód. No właśnie, skoro możemy kupić samochód, to zerknijmy sobie teraz na listę samochodów, jakie mamy dostępne w tej wersji demonstracyjnej, nazwijmy to. Mamy Acurę, mamy Astony Martiny. Jak widzicie, że no, w porównaniu do listy samochodów, które mamy w Forzie Horizon 4 już teraz, no nie ma tych samochodów za wiele, prawda? Ale musicie wiedzieć jedną rzecz, że na początku w Forzie Horizon 4 też było mało samochodów i one się z czasem pojawiały. Mało tego, w garażu, samochody, które możemy kupić w garażu, to nie są wszystkie auta w grze. Jest jeszcze dużo edycji specjalnych samochodów, jakichś samochodów unikalnych, ukrytych, które będziemy mogli odkrywać gdzieś tam na mapie, tak? Więc osoby, które pierwszy raz zagrają w Forza i powiedzą, mało tutaj jest tych samochodów, to nie są wszystkie auta na start i do tego jeszcze co chwilę będą pojawiały się jakieś nowe samochody dodawane na przykład co nie wiem, tydzień, miesiąc. Zobaczymy, jak będzie w tej części Horizon. Natomiast czwórka od samego początku, od premiery, rozwinęła się niesamowicie. Dużo nowych trybów gry, dużo nowych samochodów, dużo nowych... Eliminator się pojawiał, zawody driftowe. No masę różnych rzeczy, no, ciężko mi wszystko spamiętać, bo to no jednak trochę czasu jest, odkąd pojawiła się czwórka na rynku. Ja pamiętam, że ona nie była aż tak rozbudowana, jak jest teraz. I tak, mamy na przykład nowy samochód, jest to McLaren GT z 2020 roku, ten samochód zwrócił moją uwagę, chociaż jak sobie popatrzycie na ten samochód, to on niewiele różni się od tych pozostałych McLarenów, no nie? Chyba nie było tego samochodu w czwórce, zdaje się. Także będziemy mieli tutaj też nowe samochody, całkowite nowości. A jeszcze zerknę sobie do marki na przykład BMW, bo może coś pominąłem. Jest tutaj Z4, jest M5, jest M2, ja czekam na M8, nie wiem jak wy. Na początku mamy też możliwy do zakupu unikalny samochód z Forzy Horizon 4, czyli M3 GTR z 2002 roku. Tak widzę, że spośród tych samochodów, które są dostępne, raczej są to samochody, które były w Forzie Horizon 4 dostępne, jakby, no nie, dostępne, że dostępne. Nie ma tutaj za wiele tych nowości, które oczekuję. Pojawił się Porsche Taycan, to jest, czy Turbo S? Ja czekaj, Taycan Turbo S, okej, pojawił się, czyli to jest chyba nasz elektryk, którego będziemy mogli sobie przetestować. Czy jest Tesla? Musimy sobie to sprawdzić. Mamy oczywiście Supre 5, Supre 4, Supre 3 chyba, tak? Mamy Golfa 3, mamy Golfa 4, mamy Golfa 5, mamy Scirocco. I to chyba nie jest lista wszystkich samochodów, jakie są dostępne w grze. To są samochody polecane, ale tak sobie szybko zerknęliśmy. Wejdziemy sobie jeszcze do festiwalu Horizon i tam zerkniemy. Póki co wezmę sobie któryś z moich samochodów, raczej chyba do jazdy szosowej. No to wróćmy sobie do Corvette, a do Forda Bronco jeszcze sobie zerkniemy. I ten ekran wczytywania, to jest świetne, zobaczcie sobie. Piękna sprawa. Tor szmaragdowy. Zobaczcie na ten początek, jak to wygląda. No dobrze, no to wejdźmy sobie do tuningu samochodu. Tutaj możemy dostosować sobie auto tak, jak robiliśmy to w czwórce. I widzicie, że samochód już jest pretuningowany trochę do naszej jazdy. A aerodynamika na tył jest na maksa, z przodu jest praktycznie niedociśnięty ten samochód. Także ten docisk możemy sobie też jakoś zrównoważyć. Dziwne te ustawienia są tak swoją drogą. Ja nigdy tak samochodu nie tuningowałem, ale może robiłem to źle. I żeby samochód super skręcał, to na przykład dyferencjał na przyspieszenie był zjechany do samego zera. Możemy to trochę poprawić. Ta aerodynamika chyba sprawiała, że samochód miał dosyć niską prędkość maksymalną, ale za to skręcał kapitalnie. No dobrze, to są te ustawienia takie wstępne, jeszcze pójdziemy sobie do tuningowni i pokażę wam tam fajną rzecz.
I tak, tu możemy sobie ustawić poziom trudności. Ja zostawię sobie takie ustawienie, jakie miałem. No i rozpoczynamy. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Tu chyba nie ma jakichś tam unikalnych i nowych samochodów. Całe szczęście, że nie ścigam się z jakimiś Fordami albo Audi TT, jak to często bywało w Forza Horizon 4, no nie? Ty brałeś jakąś super furę z klasy S2, a z tobą ścigały się jakieś, wiesz, Audi TT. No daj spokój! Bardzo skręta jest ta moja Corvetta. Ona zresztą ma już pakiet poszerzający, pakiet stylistyczny. Wyprzedziłem Audi R8 i teraz spróbujemy wziąć się za Acurę. Ale jestem podjarany, czy wy to widzicie, czy wy widzicie to co ja? Ja jestem trochę skupiony na wyścigu, więc nie mogę się aż tak bardzo rozglądać i podziwiać tego, co się dookoła nas dzieje, ale widzicie, jak to się wszystko fajnie animuje, no nie? Niesamowite. Zerknijmy sobie jeszcze raz na kokpit. Tutaj akurat ten ekran środkowy jest jakby działający. O, to jest taki stały obrazek, który gdzieś tam nam się wyświetla, no nie? Ale zauważyłem, że te ekrany środkowe, przynajmniej w tym samochodzie, one nie są jakoś tam animowane. I w wielu samochodach te ekrany są po prostu wyłączone. Także mamy tutaj podobną sytuację jak w Forza Horizon 4, no nie? Z jednej strony trochę boli fakt, że ta kierownica nie obraca się jakoś maksymalnie i wiele osób może to użyć jako argument, że ta gra jest jednak do niczego, ale są to przeważnie osoby, które, no, umówmy się, no nie stać na tą grę, tak? I nigdy nie grały w żadną Fordzę i nie wiedzą, jak to jest, jak się można tutaj fajnie bawić. I to jest taki drobny detal, na który generalnie nie zwraca się aż tak uwagi. Fajnie by było, jakby ta kierownica obracała się, tak jak mamy to na przykład w Assetto Corsie, no nie, w niektórych modach czy samochodach, żeby ta animacja rąk była na każdy samochód. Ale może w niektórych autach było to zbyt skomplikowane, żeby zrobić dla Forza Horizon 4. No i udało się wygrać, chociaż trzeba przyznać, że przeciwników miałem ustawionych na bardzo niski poziom. Przed chwilą widzieliście po lewej stronie taką postać. Czekaj, zaraz chyba ją zobaczymy zresztą. Jedna z tych postaci była dziwnie przebrana, także pewnie będziemy mogli wygrywać jakieś dziwne, typowo Fortnite'owe przebrania w Forza Horizon 5. No dobrze, zrobiliśmy sobie wyścig. Strasznie lubię te wyścigi. W czwórce lubiłem i tu lubię. Raczej wstrzymać grę. Okej, co nam tutaj? Co nam się tutaj pojawiło? Więc mamy kolejny nowy wyścig. I może właśnie, bo tak wspomniałem o tych samochodach, tej liście samochodów, co tam możemy sobie wybrać, jakie te samochody są. Pojawiły nam się tablice od Experience i inne takie rzeczy, które możemy sobie zdobyć, znajdźki, pierwsze znajdźki, podejrzewam, że będzie ich więcej. No, pewnie też będziemy mieli ukryte samochody do znalezienia, jakieś wraki do odrestaurowania, jak to było w poprzednich częściach. No ale teraz może chodźmy sobie do festiwalu Horizon i zerknijmy, jak wyglądają samochody, bo ta lista, którą żeśmy teraz widzieli przed rozpoczęciem tych zawodów, to była tak naprawdę lista samochodów polecanych do tego wyścigu, no nie? Wiecie co, ale zanim pojedziemy, co to jest tutaj, co to tutaj jest, to tutaj o, to zielone,
Jedźmy sobie tam. Zobaczmy, tylko na chwilę, proszę was. Musimy to sprawdzić, bo to jest jakieś ogromne pole. Co tu się tutaj robi? O, i widzicie, tutaj jest oprysk. Na środku tego pola jest studnia, z której jest czerpana woda. I na pustyniach w ten sposób robi się jakieś uprawy. Możecie sobie poszukać na mapach Google, widać z kosmosu generalnie takie ogromne uprawy. I czasami te źródła, te studnie wysychają i wtedy te pola się zostawia i one też usychają, no nie? Możecie sobie o tym poczytać, zobaczyć. Ja już nie pamiętam dokładnie, w jakim kraju to było, bo to sprawdzałem jakiś czas temu, ale spoko, że to się pojawiło również i tutaj w Meksyku, w Forzie Horizon 5. Właściwie ile my mamy kasy? Mamy 44 tysiące kredytów, to jest malutko, podejrzewam, że za to nie kupimy sobie żadnego porządnego samochodu, no nie? Póki co możemy się bawić korwettą. Wiecie co, ja chcę trochę na skrzyni automatycznej sobie pojeździć, bo chcę bardziej się tutaj porozglądać, okej? Weźmy sobie skrzynię automatyczną na chwilę. Lubię się bawić tą skrzynią manualną, dlatego że chcę czasami sobie zrzucić bieg, żeby samochód pojeździł na tych niskich obrotach, a skrzynia automatyczna zawsze wrzuca nam te wyższe biegi, te wyższe obroty w samochodzie, żeby samochód miał jak najwyższe osiągi, prawda? Ta korweta jest generalnie bardzo skrętna. Ciężko porównać to do jakiegoś samochodu z Forza Horizon. O, tutaj jakąś tą tabliczkę rozwaliliśmy. Ciężko to porównać do jakiegoś auta z Forza Horizon 4. Te samochody naprawdę prowadzą się tutaj inaczej. Widzicie, że teraz robię jakieś tam, no, mocne skręty, prawda? Samochód ma duży docisk, co prawda, zrobiony, ale mimo takiego dużego docisku w Forza Horizon 4 nie mogliśmy uzyskać takiej przyczepności przy takim lekkim tuningu, no nie? Pokażę też właśnie wam ciekawą rzecz, jeśli chodzi o tuning. A, jestem podjarany bardzo. Dobra. Wbijamy sobie do festiwalu. I tak, wejdźmy sobie najpierw do salonu, pokażę wam, jak to wygląda. Tutaj już widzicie, że mamy więcej samochodów do dyspozycji. Niektóre są bardzo drogie i wątpię, żebym dał radę na nie zarobić podczas grania w tę wersję demonstracyjną gry. Tutaj mamy Intensa Emozione Apollo. Dwa samochody, znaczy to jest chyba jeden i ten sam samochód, tylko różne tuningi. Tutaj mam jakiś specjalny pakiet. A, to może są te dwa. Nie, czekaj, ten jest jakiś tunigowany inaczej. Będziemy pewnie mieli je w jakimś tam pakiecie. Tu mamy coś ciekawego. Samochód koncepcyjny, zobaczcie. Aston Martin. Nie, co ja gadam? To jest Corvette Stingray? No co ja tam patrzyłem? To nie jest Aston Martin. Pomyliło mi się. To jest Corvette Stingray Coupe. Dziwne, no nie? Takie, what? Zobaczę, czy jest M8-ka. Nie, M8-ki chyba nie ma. O Boże, wiecie co, chyba poświęcimy specjalny film do tego, żeby sobie przejrzeć te wszystkie samochody, co wy na to? Bo jest ich tutaj trochę. A teraz chodźmy sobie do tuningowni i sprawdźmy, co my możemy zrobić z tym samochodem i jak ten tuning wygląda. A jest to dosyć ciekawe. Właśnie będziemy mogli sobie tuningować nasz samochód. Czekajcie, wyjdziemy sobie na chwilę, pokażę wam coś jeszcze. Więc tutaj mamy możliwość odnalezienia naszego tuningu, znaczy tuningu dla nas, zrobiony przez innych graczy na przykład. Tu mamy niestandardowy tuning, to już wam pokazywałem przed wyścigiem. I tutaj mamy konfiguracje tuningowe, nic specjalnego, no nie? Karoserię, tutaj mamy już specjalny pakiet poszerzający dla tego samochodu zainstalowany. Ten samochód jest generalnie specjalnie przez twórców stuningowany jakoś dodatkowo. Mamy automatyczne ulepszenia, dzięki czemu możemy samochód wrzucić od razu do klasy S1, jeśli byśmy chcieli. No i wchodzimy w ustawienia niestandardowe i tutaj dzieje się magia. Już pewnie widzieliście ten film, gdzie pokazywane było, w jaki sposób możemy samochód tuningować i jak to wpływa na dźwięk auta. I posłuchajcie sobie tego. Wraz z tym, jak zwiększają nam się maksymalne obroty samochodu, faktycznie jest to słyszalne i ten dźwięk możemy przetestować sobie już w garażu, co jest niesamowite. Układ wydechowy? Tu chyba, nie wiem, czy coś...
jest różnica jednak. Tak więc możemy sobie ustawić taki dźwięk, jaki chcemy, ale jednocześnie będzie to wpływało na osiągi. Tutaj chyba nie ma różnicy. Tutaj też nie ma różnicy. Też nie ma różnicy. Jaka tu część może jeszcze nam... Tutaj chyba zapon, to raczej nie. Kolektor dodatkowy. I tutaj też nie mamy żadnej zmiany. No dobra, no to idźmy dalej. Chodźmy zobaczyć słapy. A słapów tutaj trochę mamy do zrobienia w tej korwetcie. Posłuchajmy. I co wy na to? Ja tego słapa nawet nie mam w kasy, 50 tysięcy kosztuje. Pamiętacie jak ta V12 brzmiała w czwórce? Jak stado os. Dużo fajniejsze są te dźwięki samochodów i w końcu Racing V12 nie brzmi jak stado os. Jestem ciekawy jak brzmi wankiel. Chyba specjalnie kupię sobie jakiś samochód z wanklem, żeby to przetestować. Ale posłuchajcie jeszcze tego. No, nie słychać tych turbosprężarek, przynajmniej ja nie słyszę. Ale już kompresor czuć. Czy raczej słychać. No i tutaj mamy jeszcze pakiety poszerzające, możemy sobie pakiet też z samochodu wywalić. Dobra, no to tyle, tutaj możemy sobie zrobić konwersję silnika, konwersję napędu, możemy dodać turbosprężarkę. To samo, co mogliśmy zrobić w Fordzie Horizon 4. A teraz kupmy sobie jakiś samochód wankla, z wanklem. Czy są tu Mazdy? Proszę bardzo, mamy Mazdę. No i weźmy sobie RX-7. Stać mnie! Nieźle. Czy ja mogę już ją przetestować na etapie kupowania? Nie, niestety nie. O kurczę, to będzie próba, bo to było coś, co mnie bardzo bolało w Fordzie Horizon 4, czyli dźwięk wankla. Samochód oczywiście możemy sobie kupić i przetestować. Okej, nie było dźwięku samochodu, ciekawe. Mamy oczywiście, o, przetestujmy sobie tryb Forza Vista, jak to tutaj wygląda. W trybie Forza Vista mamy włączony Ray Tracing. To jest jedyny moment, kiedy ten Ray Tracing mamy faktycznie włączony. Ja nie pamiętam, żebyśmy mogli zobaczyć wankla w Forza Horizon 4, ale jeśli mogliśmy, to mnie poprawcie, żeby sobie wejść do środka. Zobaczyć bagażnik. To co, wchodzimy do środka, zobaczymy jak to wygląda. Okej, no to zobaczyliśmy sobie tryb Forza Vista. Ciekawe jak będzie wyglądał tryb zdjęciowy tutaj. Możemy sobie zrobić zdjęcie. Ja czuję, że ta konsola troszeczkę ciężej tutaj chodzi. No, jednak jest tutaj mocne obciążenie. Jakbym, czuję, żebym miał mniej FPS-ów albo coś. Takie mam wrażenie, tak. I co, widzicie gdzieś ten ray tracing? Chyba bez szału, no nie? Tak fajnie by było... Aha, czekaj, na podłodze pewnie będzie gdzieś widać te refleksy, że są... No dobra, widać, że te refleksy lepiej wyglądają, no nie? Z tym ray tracingiem. Okej. Szał pał, będziemy jeszcze to wszystko analizować pewnie w innych odcinkach. Ja też muszę, wiecie, dłużej pograć, to są tak naprawdę jeszcze bardzo świeże moje pierwsze wrażenia odnośnie tej gry. Jestem ciekawy tego dźwięku Mazdy RX-7, czy się zmienił, czy nie? Posłuchajmy. Było trochę hałasu, może posłuchajmy sobie jeszcze tutaj.
I co wy na to? Co wy na to powiecie? Mi się wydaje, że jest upgrade w stosunku do czwórki, no nie? Jeśli chodzi o dźwięki samochodów. Fantastycznie. Jeszcze skoczę sobie do garażu, bo pamiętam, że czterorotacyjna wersja silnika Wankla brzmiała tu okropnie. Musimy sobie zajechać i to sprawdzić. Kurde, jak to wygląda, to jest... Tak dużo tego kurzu, tego jakiegoś dymu, nie? Takich rozbłysków różnych. Strasznie dużo tego tu jest. Jest podjarka. No dobrze, to chodźmy do ulepszenia i tuningu. Zobaczmy, co możemy tutaj zrobić z tym samochodem. Nice. Okej. Teraz zobaczmy słapy. V8. Nie, gdzie? O, jest forlotor, zobaczcie. O kurde, ty! Konkretnie? Sorry, ale nie stać mnie na niego, nie kupię go niestety. Ja i teraz będzie przyjemnie jeździć tymi wanklami. W końcu! Wow! A turbo nie jest tak słyszalne, nawet jak schodzi z tych obrotów, no nie? Ja tego nie słyszę, nie wiem jak wy. To jest. This is where we can really see who is the best of the best. A, to chyba nie są jeszcze włączone te rzeczy tutaj. Także widzicie, że to nie jest taka do końca wersja demonstracyjna, bo ja tutaj mam dostęp do całej mapy, no nie? I mogę sobie wszędzie jeździć, kupić wszystkie samochody, jakie mi się podobają lub nie podobają. O kurczę. Totalnie inaczej się tutaj jeździ. Musicie sobie tego koniecznie spróbować, nawet na padzie. Popróbować sobie ten tryb jazdy symulacyjny i tryb jazdy normalny. Tutaj chyba nawet można włączyć sobie tryb wspomagany. I generalnie ustawień jest tutaj więcej. Lekkie wspomaganie i mocne wspomaganie. Nie wiem, jak to działa, to mocne wspomaganie, na czym polega. Chyba samochód sam nam trochę jeździ. Nie mam jakby pomysłu, jak to może wyglądać. I chyba nie chcę tego testować, bo chcę doświadczyć tej gry taka, jaka jest. Bez żadnych tam jakichś mocnych ułatwień. Wystarczy mi ABS. No dobrze, bo nie pobawiliśmy się jeszcze Fordem Bronco, wypadałoby coś z tym zrobić. Widzę, że przed nami jest jakiś wyścig offroadowy, to sprawdźmy sobie, jak to będzie wyglądać w przypadku wyścigu offroadowego. Czekaj. Się gdzieś tu zjeżdża. W ogóle jesteśmy w jakimś miasteczku. Już prawie driftuje ta fura.
No i dobra, jesteśmy na miejscu. Tor krosowy w miasteczku. Całkiem spore to miasteczko. Takie rozsiane trochę. Zobaczcie, samochód do mnie podjeżdża. Zobaczcie, jak mu się ładnie odbija, wiesz, światło od szyby. Piękna sprawa, w rzeczywistości też tak jest, no nie? Dobrze, no to weźmy naszego Forda Bronco, zobaczmy, co on potrafi. Ja tutaj będę musiał trochę tych wyścigów najeździć, więc może kontynuować naszą zabawę, będziemy sobie już w następnym odcinku. Pojeżdżę trochę tych wyścigów, może kupię jakiś nowy samochód, zobaczymy coś nowego. I mamy Lamborghini, zobaczcie, to kwadratowe takie. Okej, startujemy. Te odbicia od samochodów, przecież to wygląda niesamowicie. Tak, te samochody tutaj, które mamy na początku, ze względu na to, że generalnie kasy jest mało i trzeba wszystko od nowa zdobywać, no to są nieulepszone. Jak już trochę pogramy i poulepszamy te nasze samochody, wymaksujemy je w klasie, w tej klasie, do której... Jezu, jak to wygląda tutaj, te wszystkie refleksy, masakra. Te cienie w ogóle, ten efekt prędkości, ten motion blur, nie? To jest... What? To wszystko tak robi tutaj tę grę, że to szok. Jesteśmy sobie na jakimś takim torze dirtowym albo coś, no nie? Zobaczcie, jak to się tu błyszczy. Aż za bardzo trochę, no nie? Wow. Niesamowite. Skok jakościowy w stosunku do czwórki jest ogromny tutaj. Jest ogromny ten skok jakościowy. Aż ciężko uwierzyć, że faktycznie gra się w tę grę. Tak bardziej masz wrażenie, jakbyś, wiesz, był w jakiejś cutscence. No oczywiście widać, no mamy te 30 fpsów tylko. Ale musicie wiedzieć, że konsola renderuje teraz grafikę do 4K. I ona jest przepuszczana przez moją kartę przechwytującą i wy ją dopiero widzicie na YouTubie, w jakiejś tam, ten obraz widzicie na YouTubie w jakiejś tam pogorszonej jakości. Naprawdę dużo lepiej to wygląda, jak już trzymacie tego pada w ręce i od was zależy, co zaraz zrobicie, jak będziecie jechać tym samochodem. Bardzo, bardzo fajne odczucia z jazdy są. I taka... No ciężko powiedzieć, że imersja, no nie? Bo imersja to jest coś, co sprawia, że czujemy się faktycznie, jakbyśmy byli w tej grze. Ja bym powiedział, że czujemy się, jakbyśmy byli w jakiejś bajce o motoryzacji. Tu nie chodzi o to, żeby ta gra była ultra realistyczna. Tu chodzi o to, żeby ona była piękna i przyjemna w odbiorze. Ta muzyka, którą teraz słyszycie, taka rockowa, to jest muzyka w tych prawach autorskich, wiecie, o co mi chodzi, którą możemy sobie używać na YouTubie. Ciekawe, no nie? Nie tylko jakieś tam drum and bassy albo jakaś elektroniczna, ale też muzyka rockowa znalazła się. Także bardzo fajnie, dla mnie jako YouTubera, streamera, taka opcja jak najbardziej jest wskazana. No dobra, kontynuujemy. I zrobiliśmy sobie wyścig i skoro jesteśmy już w Fordzie Bronco, to sprawdźmy, jak wygląda jazda po offroadach, no bo tych offroadów mało żeśmy zwiedzili. O Boże, to wyjście z wyścigu. Także widzicie, nasza postać też odpowiada na te takie rozmowy przez telefon, no nie? Bardzo fajna sprawa. Mamy zalety. Aha, dla tego samochodu. Coś żeśmy tam odblokowali. Czy to się jakoś różni w stosunku do czwórki? Co my na to właściwie z tego zyskujemy? Pewnie punkty po prostu. Twój samochód otrzymuje o 20% lepszy wynik umiejętności ze skoków na przykład, nie? Jadąc tym samochodem, zdobywasz o 30% więcej, czyli po prostu punkty. Tutaj im więcej punktów zarabiamy, tym więcej punktów zarabiamy, krótko mówiąc. Odblokowujemy nowe perki dla samochodu i już. To samo, co mieliśmy w czwórce, no nie? Dobra, co się dzieje, jak podjeżdżamy pod górę? Ja gram teraz na automacie. Zobaczcie na te efekty dymu. Tak widać, że on troszeczkę drga tutaj dziwnie, no nie?
Czy to tak ma być? Czy to jeszcze jest jakaś... To ja tu nie mogę podjechać! Jak widzicie, że ten dym tak trochę dyga? Ja myślę, że to będzie poprawione w finalnej wersji. No chyba tak nie powinno być. Ty, ale hamulce tutaj jak fajnie działają. Pierwszy raz robimy offroad, kurde! Ty, ale patrz, tutaj jakby ten napęd z przodu się odłącza w pewnym momencie. Okej, podjechałem, ale to było trudne. Tak miałem inne odczucie tutaj z podjazdu pod tą górę niż w czwórce. Ten samochód się w końcu nie ślizga, jak zaciągamy ręczny, to on faktycznie stoi, no nie? Także mówię, te samochody tutaj nie zachowują się w końcu jak poduszkowce, tylko faktycznie czujesz, że tym samochodem jeździsz, że... Te opony mają jakąś trakcję i tyle, no. I jedzie się tak jakby samochodem, a nie jakimś poduszkowcem. Ja tak porównuję do poduszkowca, bo naprawdę już trochę nadriftowałem w tej Fordzie czwórce i niewiele trzeba było zrobić w tym tuningu samochodu, żeby samochód fajnie driftował. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Tak, to przejdźmy się jeszcze trochę po offroadzie. Jesteśmy chyba teraz na tym biomie takim pustynnym, prawda? Patrzcie, tyle już gram, że mi się baterie prawie wyczerpały w kontrolerze. Ale spoko, zaraz się włoży nowe. Tam przed nami jest wulkan. To skoro już jesteśmy na offroadach, no to może jedźmy w kierunku tego wulkanu. Zdaje się, że będziemy musieli przejechać przez Festival Horizon, bo w powietrzu widać balony, a wiemy, że jak w powietrzu są balony, to znaczy, że w pobliżu jest Festival Horizon. Nie wiem od której strony, jak tutaj dojechać do tego wulkanu, jaki to jest sezon, ale zależnie od tego, jaki jest sezon, ten wulkan chyba inaczej będzie wyglądał. Raz będzie ośnieżony, a raz nie. Tutaj staram się wam pokazać, a zresztą sam się też rozglądam dookoła, jak to wszystko wygląda. Muszę wam też powiedzieć, że grałem sobie już na dużym telewizorze w tę grę i... Niestety przy 30 FPS-ach input lag jest dość spory. Ciężko było mi opanować samochód i jeździć jakoś normalnie na telewizorze. Także musicie brać to pod uwagę. Niektóre telewizory, tak jak mój, mają możliwość zmniejszenia input lagu, no ale mimo wszystko jest większy niż na jakimś tam monitorze, no nie? Dobra, jedziemy pod tą górę. Tą górę. Jest wulkan. Jedziemy, jedziemy. Tutaj czuć faktycznie, że ten samochód nie ma mocy. Może jakbyśmy go jakoś, wiesz, turbo ulepszyli czy coś, to by jakoś lepiej śmigał pod tą górę. Zjeżdżał ładnie, dosyć szybko. A co z podjazdem? Właściwie my z tej góry to zjeżdżaliśmy już, nie? Tym Fordem Bronco. Tylko nie wiem, czy od tej strony, czy od jakiejś innej. Zdaje się, że za chwilę będziemy na szczycie. Jak już wysoko, o kurde. Ale to wygląda super, co? Ja pierniczę, łeb urywa. O Boże, pierwszy raz jestem na wulkanie, tak w jeździe dowolnej. Jak oglądałem te pierwsze gameplaye, to miałem takie wrażenie. O, teraz sobie zaciągnąłem ręczny. To miałem takie wrażenie, że ten ekran, że może te detale gdzieś tam się doczytują w naszej takiej bliskiej odległości, ale tutaj mam wrażenie, że znaczy ciężko dostrzec ten taki moment, gdzie mamy wyższej jakości detale kontra niższej jakości detale. Jedziemy dalej. Mega. Zobaczcie, tam widać zatoczkę jedną, a tu widać już drugą. Takie pole widzenia jest ogromne tutaj, no nie? Piernicze. No dobra, wjeżdżamy pod no sam szczyt, bo jeszcze żeśmy nie byli na szczycie. No jesteśmy. I teraz mamy tutaj takie po prostu jeziorka. Jak to wygląda, to jest jakiś kosmos. Ciężko uwierzyć, że to jest gra i że faktycznie my w niej sterujemy tym pojazdem, no nie? Przynajmniej mi jest tak ciężko uwierzyć. Podejrzewam, że będziecie mieli podobne odczucia, jak zagracie sobie na maksymalnych ustawieniach. Właściwie nie wiem, czy to są maksymalne ustawienia na tym Xboxie.
Wydaje mi się, że nie, ale o ustawieniach graficznych jeszcze sobie pogadamy w innym odcinku, bo jest ciekawa sprawa, którą chcę wam przekazać. I to się tyczy konsol, nie PC-tów, ale o tym sobie jeszcze pogadamy. O, tu jest jakiś talerz. Jakiś teleskop radiowy albo coś, no nie? Kurde, mógłbym tak bez końca, ja naprawdę tutaj chyba z godzinę czasu poświęciłem na to, żeby zwiedzać ten świat, ale na wulkanie jeszcze nie byłem, na wulkan chciałem wjechać razem z wami, pierwszy raz. Kurde, nie mogę się napatrzeć na to wszystko. Dobra, zobaczmy jaki tu widok mamy. O, nie mamy widoku fajnego. Ty, tu są lasy jakieś, co jest na tej mapie po tej stronie? Możemy sobie na przykład tu gdzieś wjechać? Ja myślę, że tu będzie chyba jakieś ograniczenie. Tu jest jakaś woda. Nie? Tam chyba nie możemy już wjechać. Między te góry tam. Próbujemy? Jedziemy tam zobaczyć? Tu nam twórcy gry nie pokazywali tej części mapy chyba. Chodźmy zobaczyć. Tu jest tak dużo do zwiedzania, że będzie musiało minąć trochę live'ów i trochę odcinków, zanim odkryję wszystkie te drogi. Będziemy musieli odpalić swojego takiego live'a, gdzie zrobimy zlot 1% klub i wtedy się spotkamy i będziemy zwiedzać całą tą mapę razem. Co wy na to? Pojeździmy sobie w różne fajne miejsca, poodkrywamy coś. O kurde, jak to stromo. I teraz hamulec ręczny powinienem przetestować. Testuję. O, już nie działa tak dobrze, niestety. Ale tu mamy pionowo w dół jazdę, więc nie ma się co dziwić. Dobra, i znowu jedziemy pod górę. Żeśmy zjechali z wulkanu. Jesteśmy w takim obszarze bardziej leśnym. Widziałem, że tam jest jakaś rzeczka. O, czekaj, czekaj, czekaj. Tu jest ten moment chyba, gdzie nie możemy dalej jechać. Zobaczcie. Tak, tu jest koniec mapy. Tu jest koniec mapy. Tu jest jeszcze jakaś rzeczka, ale dalej nie możemy pojechać. To jest ten moment, ten sam zabieg, co mieliśmy w Forzie Horizon 4, no nie? Jak tam w pewnym momencie wjechaliśmy na górę. Na górę i jakby... ślizgaliśmy się tymi oponami, nie mogliśmy dalej jechać. To jest taka tutaj blokada. Nie ma ściany, ale po prostu dalej nie pojedziemy i koniec. Także to jest chyba granica mapy. Może będzie można do tamtej rzeczki, co jest między tymi górami, w jakiś inny sposób dojechać. Może będzie można pojechać tam jakimś mocniejszym samochodem. Ale to już zostawiam wam do sprawdzenia. Co wy na to? Dobrze, tutaj mamy jakieś podnóża wulkanu. Zobaczmy. Mamy samochód offroadowy, to grzejemy tutaj, zobaczyć. Jakieś takie pustkowie, no nie? Nic specjalnego. Nice. O kurde. Niesamowite. To jest po prostu niesamowite. Odkryłem jakąś nową tabliczkę. No niestety, jak gram w tę wersję demonstracyjną, no to te wszystkie moje zapisy, te wszystkie moje zdobyte rzeczy, które tutaj osiągnę, one się niestety nie zapiszą i w mojej finalnej grze będę musiał zaczynać wszystko od nowa. Za każdym razem, kiedy uruchomię konsolę, mimo że tutaj jest dostępny Quick Resume, no to w tej wersji demonstracyjnej też wszystko muszę zaczynać od nowa, czyli cały ten prolog, skakanie z samolotu i tak dalej, wszystko jest od nowa, no nie? No dobrze, pozwiedzaliśmy trochę świat, popatrzyliśmy trochę na samochody, pozwiedzaliśmy trochę razem. Teraz chodźmy kontynuować, to znaczy teraz, w następnym odcinku. Będziemy sobie kontynuować naszą zabawę już w Fordzie. Moi drodzy, w następnym odcinku będziemy sobie kontynuować badanie tej wersji demonstracyjnej, tego co nam ta Forza oferuje. Widzicie, że tutaj już mamy Mercedesa 6x6 typowo do dyspozycji. A, dawaj wyścig z nim pojedziemy. Head to head, jedziemy. Jedziemy gościu, zobaczymy, że taki dobry jesteś. W ogóle tutaj jest jakiś nickname. Ja nie wiem, czy to jest nickname taki prawdziwego gracza, czy coś. Jedziemy na przełaj, kurczę, mamy samochód offroadowy.
Gościu pojechał asfaltem. Kurczę, Mercedesem 6x6, come on. Ty, w sumie mógłbym robić te head to head, żeby sobie zdobywać kasę i kupować samochody. O, a co to tutaj jest? Jakaś wielka arena czy coś? W ogóle mam takie odczucie trochę, że ten świat jest podobny do tego z Forza Horizon 3. Też coś takiego macie? Konkretnie ten biom tutaj i te okolice. Jakieś takie mam wrażenie. Mega, mega fajnie to wygląda. Ja was zapraszam na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Możecie być pewni, że pojawi się ich naprawdę dużo. A też wam chcę pokazać przedpremierowo jakieś fajne rzeczy i opowiadać wam to, co już zauważyłem, co jest interesujące. Ale też nie chcę wam za bardzo spoilerować tej gry, żebyście sami też mogli poodkrywać i pobawić się w niej po swojemu, no nie? Nie chcę wam za dużo cutscenek, jakichś historii pokazywać. Chcę, żebyście sobie sami to poodkrywali. Gorąco was zapraszam do tego, abyście zobaczyli sobie moje pierwsze wrażenia z Forzy Horizon 4, które nagrałem chyba ze 3 lata temu. Możecie sobie zobaczyć mój pierwszy gameplay z 4 i mniej więcej sobie porównać moje pierwsze wrażenia z 5 i moje pierwsze wrażenia z 4. Ocenić, która gra według was jest lepsza. A tymczasem trzymajcie się, do następnego. Hejas!